Moi drodzy, przystępujemy do realizacji jednej z moich najważniejszych obietnic wyborczych, mostu na Krznie, który połączy ulicę Artyleryjską z ulicami Koncertową i Daleką. W przedstawionym przeze mnie projekcie budżetu na przyszły rok zaplanowaliśmy wykonanie projektu tej inwestycji, a w wieloletniej prognozie finansowej zakończenie budowy w 2023 roku. Ta strategiczna inwestycja zwiększy bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Plany rozwoju miasta w kolejnych latach wiążemy między innymi z formującym się już garnizonem wojsk zmechanizowanych na terenie byłego lotniska. To dodatkowe wyzwania związane ze wzrostem natężenia ruchu. Nie ma mieszkańca miasta, który nie znałby popołudniowych korków na ulicy Zamkowej, Łomaskiej czy Witorowskiej. Tą inwestycją upłynnimy ruch w tej części miasta, podniesiemy codzienny komfort i bezpieczeństwo tysięcy Bialczan, skrócimy drogę dojazdu służb ratowniczych w ten rejon miasta, ale także wyprowadzimy ze ścisłego centrum tranzyt w osi północ-południe. Ta strategiczna potrzeba jest nam znana już od 40 lat, gdy miasto w działaniach planistycznych zabezpieczyło grunty pod tę inwestycję. Niech za 3 lata ten most połączy nas tak, jak łączy nas Biała Podlaska.